Proszę Państwa, w tej sesji mamy międzynarodowych gości. To jest bardzo trudna sesja, bo trzeba w niej połączyć trochę wodę i ogień. Trzeba połączyć politykę globalną z polityką regionalną. Trzeba połączyć to wszystko, co na świecie się dzieje, a świat jest bardzo zróżnicowany i problemy demograficzne zupełnie inaczej wyglądają na kontynencie europejskim, zupełnie w Afryce, a zupełnie inaczej w Azji. A będziemy dyskutowali o globalnych aspektach. I jak mówimy o wizji Europy 2050, mamy bardzo dużo wektorów, które będą wpływały na sytuację polityczną i demograficzną Europy za te 35 lat. Wiele z tych wektorów jest dla nas niejasnych i nieznanych. Będziemy chcieli te wektory rozpoznać podczas dzisiejszej debaty. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak globalne instytucje, które dzisiaj są reprezentowane w tym panelu, współpracują ze sobą. Bank Światowy ze Światową Organizacją Zdrowia, z Komisją Europejską. Interesuje nas też ta perspektywa lokalna i w jaki sposób to, co się globalnie dzieje, wpływa na perspektywę lokalną i odwrotnie, jak perspektywa lokalna, jak lokalne działania wpływają na globalne strategie, czy korzysta się z nich i w jaki sposób. I to jest wyzwanie, przed którym dzisiaj stajemy podczas tego panelu. Tytułem wstępu powiem, że Polska jest krajem pod tym względem trochę szczególnym i dlatego tak ważna dla nas jest polityka senioralna. Po pierwsze, pan profesor Zajdi pokazał, że jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o indeks aktywnego starzenia się. Po drugie, dokonaliśmy nieprawdopodobnego wywrotu demograficznego i on się dalej dzieje i będzie się dział. Wiemy dokładnie, ile powinno się urodzić dzieci w Polsce, a ile się urodziło. Urodziło się 2 miliony mniej niż wymaga tego powielenie populacji. A jednocześnie nasza populacja zwiększyła się o 2 miliony seniorów, czyli populacja polska ma 38 milionów według spisu powszechnego z 2011 roku tylko dlatego, że pokolenie dzieci zostało zastąpione przez pokolenie osób w wieku starszym. I choć w tej chwili nasz indeks demograficzny pokazuje, że jesteśmy gdzieś jeszcze w przyzwoitej sytuacji w Europie, to rokowanie jest takie, że w 2050 roku będziemy na przedostatnim miejscu, czyli liczba seniorów będzie zdecydowanie większa w stosunku do liczby osób czynnych zawodowo. To jest niezwykłe wyzwanie, niezwykłe niebezpieczeństwo i to jest ta perspektywa, z którą chcielibyśmy się zmierzyć podczas tej debaty. Posłuchać, jak Państwo, nasi eksperci międzynarodowi, będą nam podpowiadali i radzili, demonstrując swoje strategie. Mamy znakomite dokumenty. Tych dokumentów jest coraz więcej i są na coraz ciekawszym poziomie. One uwzględniają tą dynamikę, która się dzieje na świecie w sprawie tego zjawiska demograficznego. Na przykład European and Central Asia Guideline, Golding Aging. To jest World Bank Group, czyli Bank Światowy. Mamy, proszę Państwa, dokument opracowany przez Komisję Europejską, bardzo aktualny, Aging Report 2015. Mamy świetne dokumenty przygotowywane przez Światową Organizację Zdrowia. Ja bym może zaczął od naszego gościa, który przyleciał za oceanu do nas, Emily Sinnott, Senior Economist Poverty and Equity Global Practice, Bank Światowy. Witamy Panią serdecznie. We are very happy that you come to us. Not worry, it will be working just in when. Proszę się nie martwić, zacznie działać, jak pani będzie zacznie mówić. Właśnie upewniałam się, czy działa. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z przyjemnością przyjechałam i uczestniczę w tym panelu pełnym wybitnych gości. Jeśli chodzi o współpracę międzynarodowych organizacji, w ciągu ostatnich 2 lat w banku zaczęliśmy dużo robić na poziomie regionalnym. Mówił Pan o naszym raporcie dotyczącym starzenia się w Europie i Centralnej Azji.
Nie tylko odnosi się to do sytuacji poszczególnych krajów, gdzie społeczeństwa się starzeją, tylko chodziło o zauważenie nierówności, niesprawiedliwości w tym, jak kto przeżywa swoją starość. Jest to temat, który jest ważną kwestią dla banku. Staramy się pomagać rządom w tworzeniu polityk i współpracujemy w tej dziedzinie z naszymi kolegami z WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, i to zaowocuje globalnym raportem na temat starzenia się, który ma zostać opublikowany lada chwila, ale w zeszłym tygodniu spotkałem się z Johnem Beardem w Genewie w Światowej Organizacji Zdrowia i z punktu widzenia międzynarodowego, ale także krajowego jesteśmy zgodni co do tego, że przede wszystkim polityki powinny być wdrażane jak najprędzej, aby przygotować starzejące się społeczeństwa na to, że coraz większy będzie procent osób starszych. Chodzi o to, by im pozwolić na życie dłuższe i zdrowsze. Dłuższe życie zresztą nie zostało osiągnięte przez wiele krajów, natomiast Polska ekonomicznie świetnie sobie poradziła. Myślę, że wszystkie nasze raporty w Banku Światowym to podkreślają i Polska bryluje na tle Europy, ale jeśli chodzi o długość życia, wiele biedniejszych od Polski krajów w ostatnich dekadach ma o wiele lepsze osiągnięcia w kwestii oczekiwanej długości życia niż Polska. Więc to jest temat bardzo na czasie. I jest też kwestia pomagania tym, którym się gorzej wiedzie w społeczeństwie. Różnica oczekiwanej długości życia w Polsce i Niemczech na przykład też wynika z tych różnic, z tych nierówności. 40-60% osób nie radzi sobie albo nie ma równie dobrych warunków, jakby mogły. Więc teraz może odejdźmy od samej analizy, a teraz przejdźmy do tego, jak reagować, jak zastosować know-how i go wdrożyć. Dlatego te raporty informują nas o szczegółach, są tak bardzo pomocne. Długoterminowa opieka jest bardzo ważna. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że aktualne systemy źle działają. Bardzo często nie dysponują wystarczającą ilością środków i rzeczywiście w Polsce trzeba będzie zapewnić o wiele lepsze finansowanie w przyszłości, zwłaszcza jeśli uwzględnimy, co dzieje się w strukturze populacji, ale nie mamy jakiegoś jednego modelu, który się zawsze sprawdza i tak nie będzie, ponieważ każdy kraj ma własne potrzeby, ale powinniśmy eksperymentować, rozpocząć eksperymentowanie z różnymi modelami na poziomie poszczególnych krajów, a później dzielić się tymi informacjami na poziomie międzynarodowym. A zatem my jako organizacja międzynarodowa mamy za zadanie pomagać krajom w ocenianiu poszczególnych modeli i wspierać je w dzieleniu się doświadczeniami. Więc kiedy rozmawiałem z Johnem Beardem w WHO w zeszłym tygodniu, uzgodniliśmy, że takie właśnie ramy współpracy trzeba stworzyć z krajami, ale także z organizacjami pozarządowymi, po to, żeby te interwencje dotyczące wieku starszego powinny być wdrażane. Na przykład możemy się uczyć od Japończyków, którzy mają już duże doświadczenia w wykorzystywaniu technologii, interweniowaniu na rzecz dobrostanu osób starszych. Także w Stanach Zjednoczonych są pewne doświadczenia. Chiny również wdrażają ogromną reformę dotyczącą opieki długoterminowej. I wreszcie tylko jedna rzecz na zakończenie. Polska należy do krajów, która ma bardzo dobre systemy informacji zdrowotnej. Na poziomie władzy lokalnej, w zakresie polityki społecznej, ale wyzwaniem pozostaje wykorzystanie tych informacji, zintegrowanie tych informacji, tak abyśmy mogli troszkę więcej dowiedzieć się o tych politykach i ocenić ich skuteczność. Jest wiele informacji, która w tej chwili nie zostaje wykorzystywana, nie jest wykorzystywana i to w związku z tym jest dużym wyzwaniem dla nas, w jaki sposób mamy wykorzystać rewolucję technologiczną, która już jest dostępna. Dziękuję, tyle ode mnie. Dziękuję.
Teraz proszę Manfreda Hubera. Zdrowego starzenia, niesprawności i opieki długoterminowej, Biuro Regionalne WHO w Europie. Dear, Szanowny Panie, proszę nam wyjaśnić, jaka jest obecna strategia Światowej Organizacji Zdrowia. Wiem, że globalna strategia i plan działań Światowej Organizacji Zdrowia ma być lada chwila opublikowany. Jaką strategię proponuje WHO? Dziękuję. Tak, proszę mówić. Bardzo się cieszę ze stworzenia mi możliwości rozmawiania z Państwem w dniu dzisiejszym i daje nam to także możliwość stwierdzenia, że poszliśmy daleko do przodu, zgadzam się z Amy, w zakresie pewnej fragmentacji naszych działań na rzecz osób starszych. Może jak na razie tworzymy zbyt małe grupy w ramach organizacji międzynarodowych, jak na wyzwania, które przed nami stoją, ale w każdym razie zacieśniliśmy na pewno współpracę. Strategia globalna i plan działania na rzecz zdrowego starzenia, które obecnie przechodzi pierwszą fazę konsultacji z interesariuszami. Każdy może na naszej stronie Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie konsultować tę wersję zerową. I celem naszego działania jest stworzenie strategii globalnej, która będzie przedstawiona w przyszłym roku Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Organizacji Zdrowia. To właśnie już po pewnym czasie badań i studiów Światowa Organizacja Zdrowia te rzeczy przygotowuje. Opublikowanie ma nastąpić 1 października w Dniu Seniora. Jesteśmy bardzo wdzięczni za prace badawcze, na przykład w Europie AAI, Indeks Aktywnego Starzenia. I też zainteresował mnie raport Banku Światowego, jak Amy powiedziała. Jest to ważne przypomnienie dla Europy, zwłaszcza dla wschodniej części Europy. Jesteśmy dużym regionem, mamy 53 kraje. W każdym razie obserwujemy poprawę w oczekiwanej długości życia i w różnych parametrach, ale nasz postęp nie jest aż tak szybki, jak w niektórych innych regionach świata. Jeśli chodzi o treść strategii, myślę, że nie będzie tutaj nic zaskakującego. Myślę, że wiele rzeczy, które były dzisiaj omawiane, znajdą Państwo i w tym dokumencie, również rzeczy, które będą omawiane jutro. I też to, co powiedziała Emily, i to, co obserwowaliśmy w eurazjatyckim partnerstwie na rzecz zdrowego, aktywnego starzenia się. I też słyszeliśmy o tym, że aktywna starość zaczyna się w aktywnej młodości. I chodziłoby o to, abyśmy interweniowali w sposób bardziej sprajny, wydajny, żeby człowiek nie nadawał się tylko do warsztatu naprawczego pod koniec życia. I zastanawiamy się także, co zrobić, aby systemy ochrony zdrowia lepiej reagowały na potrzeby osób starszych, bo to oni są główną klientelą tych systemów w dzisiejszych czasach, a nie przygotowaliśmy się na to. I również wiedza gerontologiczna, nawet niekoniecznie geriatryczna, wszystkich specjalności i wszystkich właściwie grup zawodowych powinna być poprawiona, bo jest to potrzebne. I poza tym w strategii globalnej proponujemy stworzenie odrębnego filara długoterminowej opieki. Chodzi o budowanie systemów długoterminowej opieki i podkreślam słowo system, bo w większości krajów mamy taką sytuację, gdzie opieka nad tymi, którzy mają pogorszoną funkcję, opieka ta jest rozfragmentowana, a wiele można by było osiągnąć dzięki lepszej współpracy.
powinniśmy się, to też oznacza, że powinniśmy się zwrócić ku tym zasobom, którymi już dysponujemy w społeczeństwie. Na przykład w Polsce mamy wciąż bardzo duży odsetek osób starszych mieszkających w wielopokoleniowych gospodarstwach domowych, ale jednocześnie pewne dane wskazują na to, że w Polsce występują najwyższe wskaźniki osób, które mają 50+. Kiedy zadajemy im pytanie, jak radzą sobie z własnym zdrowiem, a są opiekunami osób starszych, dowiadujemy się, że oni sami mają kłopoty ze zdrowiem. A zatem powinniśmy też zapewnić możliwość tym opiekunom, żeby z jednej strony mogli zadbać o własne zdrowie, a także żeby godzili opiekę nad starszymi krewnymi z aktywnością zawodową. To mogłoby być sytuacją, w której wszystkie strony coś otrzymują. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli tylko sytuacji takiej, gdzie uważamy, że to tylko wydatki, ale te wydatki mogą też z drugiej strony szybko wzrosnąć, jeżeli nie zapewnimy sobie alternatywnych rozwiązań. Od dawna także słyszymy postulaty, które sugerują, że należałoby zwiększyć odsetek osób starszych, które są zaszczepione na przykład przeciwko grypie. Żaden z krajów nie spełnia zaleconych kwot, natomiast Polska jest zdecydowanie na samym końcu listy w tej dziedzinie. Jeszcze jeden aspekt, którego nie będę szeroko rozwijał, to rosnąca rola uczestnictwa lokalnych społeczności czy miast, lokalnych władz. Tam rozwiązuje się wiele wyzwań, ale można więcej zrobić. Jeszcze można więcej zrobić, można wspierać ludzi starszych. Można im pomóc w utrzymaniu aktywności fizycznej i Uniwersytet Trzeciego Wieku tutaj także jest istotnym graczem. I jeszcze jedna kwestia. Staramy się z Komisją Europejską tworzyć partnerstwo innowacyjne na rzecz takich rozwiązań. I jeszcze kwestia strategii globalnych. Często strategię tworzymy nie wiedząc wystarczająco dobrze o tym, o czym decydujemy, a zwrócono uwagę na to, że dane często istnieją, a z nich nie korzystamy. I o tym jeszcze pewnie usłyszymy w tym panelu. W każdym razie wiele krajów, zwłaszcza te kraje, które mają umiarkowany dochód, powinny tworzyć systemy monitorujące tak, aby informacje na temat społeczeństwa były bardziej wszechstronne. Jestem pod wrażeniem ostatnio usłyszanej informacji, że mają państwo taką ustawę, która odnosi się do tego, która nakłada obowiązek monitorowania i wszechstronnego raportowania sytuacji osób starszych. To pewnie jest Polska jako pierwszy kraj ma takie osiągnięcie. Myślę, że z tego wyniknie lepsza koordynacja i bardziej wszechstronna ocena geriatryczna pacjenta. Chciałbym przedstawić profesora Briana O'Connora, dyrektora europejskiego Connected Health Alliance. Brian, very simple question to you. Brian, bardzo proste pytanie do ciebie kieruję. Czy możesz nam opisać, co to jest ta inicjatywa, co to jest za sojusz AHA Alliance.
Dziękuję bardzo, z przyjemnością znowu tu jestem. Po pierwsze powiem, że jestem pod wrażeniem reszty panelu, bo jak mamy wielu profesorów, przedstawicieli różnych wielkich instytucji międzynarodowych, mogę się czuć troszeczkę przytłoczony, ale jestem Irlandczykiem, więc to mi nie przeszkadza specjalnie. W każdym razie chodzi tutaj o to, żeby coś robić, przyjmując za wzór wyniki, najlepsze wzorce i w ten sposób zdefiniować pewne zasady, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że wszyscy interesariusze muszą wziąć w tym udział. Z mojego doświadczenia wynika, że największa trudność związana z wykorzystaniem wszystkich dostępnych informacji i ze zmianą ludzkiego życia wynika stąd, że wciąż w Europie mamy za bardzo silosowe podejście. To znaczy każdy, kto mieszka w swoim silosie, myśli, że to jest cały świat. I to zresztą w innych stronach świata też się tak dzieje. My chcemy, żeby agencje rozwoju gospodarczego, rządy, organizacje naukowe wzięły wszystko, co już istnieje, i przeskalowały to na realne zastosowanie w społeczeństwie, żeby pomóc obywatelom. Dzieją się rzeczy, które są nie do przyjęcia. Ja pochodzę z Irlandii Północnej, z Belfastu. Rok temu przejechałem się autobusem z ministrem zdrowia, ministrem gospodarki i tak dalej. 30 minut jechaliśmy i oni pokazywali mi w tym autobusie badania, jakie wykonali w ciągu 30 minut i wnioski były takie, w zależności od tego, gdzie się mieszkało, pod jakim adresem, w ciągu tych 30 minut podróży można było mieć oczekiwaną długość życia o 7 lat krótszą. To są odległości rzędu 30 minut podróży autobusem. Posiadali mapy wykorzystywania leków, nadużywania leków, nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i tak dalej. Czyli takie małe miasto jak Belfast. I chodzi o linię autobusową numer 31. Dla mnie takie sytuacje, taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia w dzisiejszych czasach. Więc wszelkie strategie, wszelkie polityki są zupełnie niezbędne, ale jeśli nie zrobimy czegoś, co już możemy zrobić, to się nie zmieni. I teraz Manchester w Anglii. Każdy słyszał o drużynie Manchester United, mam nadzieję. Ich stadion nazywa się Old Trafford. Może nie wszyscy wiedzą, przepraszam. Tych, którzy są kibicami Manchester City i Liverpoolu, ale ja jestem kibicem Manchester United. Tam też zrobiono pewne badanie. 100 metrów różnicy między dwiema dzielnicami w Manchesterze. Różnica oczekiwanej długości życia 8,4 roku. Jak to w ogóle jest możliwe? Więc ja entuzjastycznie odnoszę się do tego, co tutaj słyszę. Mówię, że to jest konieczne, ale jeżeli nie wykorzystamy tego, więcej ludzi umrze w czasie naszych rozmów. A inni ludzie, którym możemy pomóc, żeby lepiej żyli, nie będą lepiej żyli, jeśli nie zmusimy rządów i organizacji, by zrobiły to, co mogą już zrobić dzisiaj, zamiast czekać na następny raport czy następny dowód naukowy. Więc tak bym na to patrzył jako biznesmen. Dziękuję, Brian. Jean, znakomity wykład, bardzo za nim dziękuję. To był świetny przykład tego, w jaki sposób w praktykę obracać pomysły. Ale jesteś Francuzem. Powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak polityka francuska na rzecz aktywnego zdrowego starzenia się jest zorganizowana? Czy jest ona krajowa, regionalna, lokalna, międzynarodowa? Jest na pewno niewystarczająca. Ponieważ we Francji działa mikrofon. We Francji rząd interesuje się inwalidztwem, wspieraniem osób, które siedzą w domu, natomiast nie jest zainteresowany rząd
promowaniem aktywnego, zdrowego starzenia się, opóźniania starzenia się. Ja mam 69 lat, więc mam swój partykularny interes w zdrowym starzeniu się, ale problem jest prosty. Jeśli powiemy rządowi, chciałbym wydać pieniądze na profilaktykę cukrzycy, no to jest niby znana sprawa, ale jak powiemy, chcemy promować aktywne i zdrowe starzenie się, oni zapytają, a co pan ma na myśli, a potem powiedzą, a nie mamy pieniędzy. Więc ja to zrobiłem za pośrednictwem regionu, 2-milionowy region na południu Francji i zarządca regionu był bardzo zainteresowany rozpoczęciem tego projektu. Rozpoczęło się to dzięki Partnerstwu Innowacji, Europejskiemu Partnerstwu Innowacji, European Innovation Partnership, i to się sprawdziło, bo w tej chwili już wiele samorządów lokalnych wdrożyło ten sam program. Jesteśmy blisko Morza Śródziemnego, ale także blisko gór w tym regionie i nad morzem jest dwóch lekarzy na jednego mieszkańca, natomiast gdzieś wysoko w górach mamy jednego lekarza i potem długo nic. Więc staraliśmy się krok po kroku stworzyć program, który może wielu zainteresować. Istnieje Narodowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który opłaca 80% emerytur we Francji. Są oni zainteresowani aktywnym i zdrowym starzeniem się i na wielu poziomach starają się to promować, ale to byłaby już dłuższa historia, gdybym o tym miał powiedzieć. Asghar, dziękuję ci bardzo za AAI, czyli wskaźnik aktywnego starzenia się. Active Aging Index, AAI, jest znakomitym narzędziem do porównywania sytuacji w różnych krajach, ale pozostaje pytanie, w jaki sposób ten wskaźnik Komisji Europejskiej jest narzędziem do tego, żeby jeden kraj członkowski uczył się od innego? To jest pierwsze pytanie, ale drugie, czy sądzisz, że jesteśmy w stanie wdrożyć AAI na innych kontynentach? Bardzo dziękuję. Jest dla mnie olbrzymią przyjemnością mieć możliwość wystąpić przed Państwem. Indeks AAI w pewnym sensie z filozoficznego punktu widzenia ma być tylko jakąś motywacją. Podaje, pokazuje, w jakich dziedzinach nasze państwo radzi sobie dobrze, w jakich pozostaje gdzieś daleko w tyle. Na podstawie tego impulsu, jakim wskaźnik jest, musimy dalej wykonywać indywidualnie, już na potrzeby poszczególnych krajów, bardziej szczegółowe analizy, które będą się odnosić do danych krajowych, regionalnych, które będą też uwzględniały więcej analiz jakościowych, które z kolei dadzą absolutną pewność co do tego, gdzie, jakie polityki powinny funkcjonować. A więc AAI jest tylko punktem wyjścia. Jest to narzędzie porównawcze, które opiera się na danych porównywalnych na poziomie międzynarodowym i pokazuje, jak nasz kraj radzi sobie w porównaniu z innymi. Wadą takiego narzędzia porównawczego jest to, że tego rodzaju wskaźniki są pojedynczym zbiorem wskaźników, które zakładamy, że odnoszą się do wszelkich kontekstów, a być może w Polsce funkcjonują inne wskaźniki, czy też może byśmy chcieli na pewne wskaźniki spojrzeć nieco inaczej. I to są właśnie badania, które należałoby przeprowadzić zawczasu, wcześniej, zanim podejmie się decyzje dotyczące ewentualnie kształtowanych polityk. A więc to jest takie ostrzeżenie z mojej strony. Ale z drugiej strony nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Indeks AAI
daje cenne źródło informacji na temat tego, jaki kraj w jakiej dziedzinie radzi sobie dobrze. Dzięki temu można też sprawdzić, jakie polityki odpowiadają za ten sukces. A więc skoro państwa skandynawskie radzą sobie dobrze, albo nasi sąsiedzi robią coś dobrze i w pewnych domenach radzą sobie szczególnie dobrze, wtedy można przeanalizować ewentualnie polityki funkcjonujące w tych krajach, żeby znaleźć źródło tego powodzenia i ocenić, w jakim stopniu te ewentualne udane polityki mogłyby zostać przeniesione na rodzimy grunt. A więc to jest, pomimo pewnych ograniczeń związanych z tym wskaźnikiem, jest to jego duża zaleta. I jeszcze jedna rzecz w nawiązaniu do tego, co powiedział Brian, ale też co powiedział profesor Basquet i o czym mówi już od dawna, a mianowicie przypominam, że działania powinny być oddolne, a więc chodzi nam o to, żeby maksymalna ilość danych pochodziła z jak najbardziej lokalnych środowisk. To oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo bardzo często nie mamy dostępu do właściwych danych właśnie na poziomie lokalnym, a więc władze lokalne będą musiały bardziej się angażować w zbieranie danych właśnie na poziomie lokalnym po to, żeby narzędzia takie jak AI mogły w sposób konstruktywny być wykorzystywane także na poziomie lokalnym, żeby mogły być używane do monitorowania postępu, a więc jeśli wprowadzimy jakąś politykę, to sprawdźmy, czy ona działa, jakie zmiany dzięki niej zaszły, a więc jest to bardzo ważny element, taki element, który nazwałbym, określiłbym ewolucją zbierania danych. To jest coś, co już ma miejsce. Takiej ewolucji potrzebujemy. Chodzi o to, żeby zbierać możliwie dużo użytecznych informacji na temat potrzeb, na temat zasobów właśnie na poziomie lokalnym, a następnie na tej podstawie, na podstawie tych dowodów, rzeczywistych dowodów budować polityki, a więc wskaźnik AI może być swego rodzaju punktem wyjścia, natomiast trzeba jeszcze zrobić dość dużo na poziomie krajowym. I teraz drugie pytanie. Ze względu na to, jak użyteczne są tego rodzaju narzędzia porównawcze, jak kraje mogą się między sobą uczyć, wiele krajów zainteresowało się rozszerzeniem wskaźnika AI i tak na przykład teraz konstruujemy analogiczny wskaźnik dla Kanady i Stanów Zjednoczonych, który będzie znowu mógł być wykorzystany do porównania krajów Ameryki Północnej z krajami europejskimi. Pracujemy też nad analogicznymi wskaźnikami dla Norwegii, Islandii, dla tych krajów, które są w Europie, ale nie w Unii Europejskiej. Podobnie Chiny, Japonia, także Korea Południowa interesują się takim przeniesieniem tego wskaźnika do siebie, co pokazuje, że choć mówimy to o porównaniu na poziomie krajowym, to jest to narzędzie wystarczająco dobre, pokazujące, jak właśnie radzą sobie poszczególne kraje w porównaniu z innymi. Jeszcze tylko na sam koniec. Poza wskaźnikiem AI jest jeszcze jeden indeks, który Global Watch Index, to jest także wskaźnik, który analizuje dobrostan, bardziej skupia się nie tyle na osobach starszych, tylko na populacji ogólnej, więc jest to taki bardziej uniwersalny wskaźnik, który może być wykorzystywany w kształtowaniu polityk zdrowotnych. Jeszcze dodatkowe pytanie, krótka, zwięzła informacja dla nas wszystkich. Co sugerowałby pan, jeśli chodzi o poprawę polityk dotyczących starzenia się w Polsce? Sama pana prezentacja pokazuje, że mamy sytuację w Polsce dość dramatyczną, jeśli o to chodzi. Jednym z pomysłów, który pewnie nowością dla większości z państwa nie będzie, jest to, że
włączenie starszych kobiet przede wszystkim, wprowadzenie ich na rynek pracy, stworzenie im szans kariery zawodowej. To jest ta dziedzina, w której Polska niestety gdzieś ciągnie się w ogonie. Przez wiele lat podtrzymywany był schemat tego mężczyzny, który jest żywicielem rodziny, kobieta zostaje w domu, zajmuje się dziećmi, rodziną. Natomiast ten schemat zaczyna zostawać już w przeszłości, natomiast w niektórych krajach zajmuje nieco więcej czasu niż w innych poprawa tej obecności starszych kobiet na rynku pracy. Wiem, że strategia na ten, dotycząca tego problemu jest już wdrażana i pewna poprawa na pewno już jest. Jeszcze druga rzecz, drugi obszar, który pewnie jest swego rodzaju dziedzictwem poprzedniego systemu, to jest kwestia tłumienia kapitału społecznego, który był tłumiony przez wiele lat. Wydaje mi się, że należy tworzyć większe szanse aktywności politycznej na, czy też społecznej na poziomie lokalnym, w większej ilości wolontariatów we wszelkich możliwych dziedzinach. To jest znowu to pole, na którym Polska akurat słabo sobie radzi, ta domena AAI, w której Polska sobie słabo radzi. Taka większa aktywność polityczna, socjalna, społeczna, także działalność ochotnicza, to jest ten obszar, gdzie można by było trochę poprawić. Ochrona emerytalna to jest też kolejna dziedzina, w której sporo należy zrobić, mimo faktu, że rozwój gospodarczy w Polsce jest widoczny. Wydaje się, że sytuacja emerytów nie jest na tyle tak dobra, jakbyśmy się tego spodziewali po kraju o takim statusie gospodarczym. Nie ma z nami pana profesora Roberta Gwiazdowskiego. Pan profesor Robert Gwiazdowski, znakomity ekspert, który reprezentować miał dzisiaj Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, który angażuje się w politykę senioralną w tym aspekcie, w którym rozmawiamy o srebrnej gospodarce, byłby znakomitym panelistą do tego pytania, które chcę zadać. W związku z czym bez jego obecności zadam to pytanie wszystkim naszym panelistom. And now in English. Mamy duży problem z imigrantami z innych kontynentów, z Azji, z Afryki. Rozmawiamy dziś w Europie o 60 tysiącach imigrantów, o tym, jak ich rozdzielić pomiędzy poszczególne państwa europejskie. Wiemy, że niedługo, że już wkrótce takich imigrantów czekających na naszych granicach będzie milion. Jaka jest państwa opinia na temat tego, jak ich obecność wpłynie na sytuację demograficzną w naszym kraju i w ogóle w Unii Europejskiej? Czy powinniśmy się otworzyć na ten napływ, czy też nie? Jakie są plusy, jakie minusy tego napływu imigracyjnego? Kto z państwa chciałby odpowiedzieć pierwszy? Niestety nie słyszymy głosu tam u pani. Bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo na czasie. Jednym z zaleceń, które umieściliśmy w naszym raporcie regionalnym, jest zalecenie większego otwarcia na imigrację, na imigrantów, w szczególności państwa, jeśli chodzi o państwa Europy Wschodniej, ale także sąsiadów spoza Unii Europejskiej. W Europie Północnej, ale także w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii właśnie, tam
już przyjęto sporą liczbę imigrantów, co pozwoliło ożywić siłę roboczą w tych krajach i być może także ubogacić pewne branże, jeśli chodzi o profesjonalistów także, bo mówimy tutaj nie tylko o jakichś nisko wykwalifikowanych zawodach, ale także o lekarzach na przykład. Ja jestem Irlandką i mój kraj ma dość długą historię emigracji ze względu na trudną historię i trudne uwarunkowania gospodarcze, więc ja wywodzę się z tej tradycji, która nakazuje nam okazywać dużo współczucia osobom, które są zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny w związku z okolicznościami. To jest pytanie w dużej mierze humanitarne. I my w Banku Światowym pracujemy trochę też po tej drugiej stronie. Staramy się analizować sytuację tych olbrzymich ilości osób, które są zgromadzone w obozach dla uchodźców. Staramy się sprawdzić, co się z nimi dzieje, jaka jest ich sytuacja w tych obozach, jak to się zmienia w czasie. Ale sądzę, że patrząc w przyszłość, są pewne polityki, które można by było zmienić po to, żeby ta integracja imigrantów była lepsza, skuteczniejsza i po to, żeby przyciągać takich imigrantów, na których danemu krajowi zależy. I tutaj możemy na przykład stosować czy to wizy dla osób pracujących, czy wymagania językowe, czy też programy kwalifikowania pod względem umiejętności. Wiem, że na przykład w Australii taki plan działań został już wdrożony, więc imigranci mogą zaprezentować swoje umiejętności po to, żeby w jak największym stopniu byli produktywnymi uczestnikami rynku pracy. Wskażę też tutaj przykład Wielkiej Brytanii, która przyjęła olbrzymią liczbę imigrantów, przede wszystkim z Afryki, imigrantów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju dziesięciolecia temu. Oni przywieźli ze sobą olbrzymi zasób umiejętności. Mówimy tu przede wszystkim o Kenijczykach. Umiejętności, które potem przełożyły się na olbrzymią innowacyjność, a więc skupiajmy się na pozytywach, na pozytywnych wynikach podobnych doświadczeń z przeszłości. Być może podobnie teraz będzie można odpowiedzieć na tę wielką potrzebę humanitarną. To jest sprawa bardzo złożona. Moim zdaniem trzy rzeczy są absolutnie kluczowe dla każdego z nas, a mianowicie żywność, edukacja i opieka zdrowotna. Każdy powinien mieć dostęp do tych trzech elementów, natomiast nie wiem, jak to zrobić, żeby to było możliwe, żeby się to zrealizowało. Moim zdaniem jasne jest, że emigracja może jeden z tych problemów w przypadku Polski rozwiązać, bo wiem, że za 20 lat Polaków będzie być może za mało i zależałoby Polsce na większej ilości obywateli dobrze wykształconych, ale jak wybrać tych, którzy być może dla naszego kraju byliby użyteczni, a odseparować tych, którzy mogliby być wręcz niebezpieczni. Oczywiście na dżihadystach nam nie zależy, nie chcemy ich wpuszczać, więc no, nie jestem politykiem i nie muszę na szczęście tego problemu rozwiązywać, ale widzę, czy postrzegam imigrację jako szansę, a nie jako zagrożenie. Natomiast żeby to była faktycznie szansa, prawdopodobnie musimy jeszcze sporo nad tym popracować. Dziękuję, Asghar. Chyba ja mówiłem właściwie tylko o tej stronie technicznej, o stronie problemu, a nie tej emocjonalnej, więc technicznie, z tego technicznego punktu widzenia, imigracja może być jak najbardziej pomocna. Natomiast migranci nie rozwiążą problemu ze starzeniem się społeczeństwa. Te 2 miliony brakujących noworodków to nie jest problem, z którym pomogą poradzić sobie imigranci. Być może rozwiąże to część problemu, ale nie jego całość. Do tego potrzeba większej ilości narodzeń po prostu i większej liczby
liczby osób aktywnie żyjących także w drugiej części życia, więc imigracja jest swego rodzaju rozwiązaniem krótkofalowym, nie długofalowym. Oczywiście jako narody cywilizowane mamy też swoje obowiązki, swoje zobowiązania w stosunku do osób, które ucierpiały z powodu przemocy, konfliktu, terroryzmu, także w innych odległych częściach świata, więc powinniśmy te swoje obowiązki humanitarne wypełniać, ale jeśli chodzi o radzenie sobie ze zmianą demograficzną, czy też jeśli myślimy, że imigranci nam ten problem rozwiążą, to raczej nie. Ja nie wierzę w to, że rozwiązaniem jest właśnie imigracja. Brian, jak już wszyscy podkreślali, to jest bardzo emocjonalny temat, bardzo ludzki, który w tym momencie osiągnął tę fazę kryzysową, dlatego że imigranci napływają z Syrii, z innych krajów. Tutaj trzeba oddzielić imigrantów, bo myślę, że w wielu krajach funkcjonują zasady, które mówią, że jeśli ma się odpowiednie umiejętności, dostaje się odpowiednią ilość punktów i proszę bardzo, zapraszamy, natomiast bez tych umiejętności nie. A więc to jest akurat, to zależy od kraju. My na szczęście nie jesteśmy politykami, co oznacza, że możemy też bardziej otwarcie się na ten temat wypowiadać. Jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Musimy zrobić co w naszej mocy, żeby pomagać innym ludziom. Ja akurat cenię tę postawę, że trzeba rozwiązywać problem Syrii na przykład u źródła. Gdyby kraje zachodnie 3-4 lata temu zrobiły, co powinny były zrobić, to tych imigrantów dziś u naszych drzwi by nie było. Więc wydaje mi się, że ta bezwładność polityczna, która nie pozwoliła poradzić sobie z długoterminowymi problemami, doprowadziła do tej sytuacji, ale bardziej pozytywnie jest takie chińskie słowo, które wielu może z Państwa zna, Weizhei. Weizhei to jest słowo, które oznacza dwie rzeczy. Kryzys i możliwość, okazja. 5000 lat temu, oczywiście na wszystko jest jakieś chińskie powiedzenie, Irlandczycy też na wszystko mają swoje powiedzenie, ale Chińczycy już 5000 lat temu powiedzieli, że w każdym kryzysie drzemie jakaś okazja. A więc z jednej strony można myśleć o naprawie tej rany demograficznej, myślmy o tym także z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego, myślmy o tych najprostszych zajęciach, prostszych pracach, których w Europie wiele osób nie chce wykonywać. My na przykład mamy 1 000 000 pracowników świadczących opiekę domową, bo ciągle mówimy o tym, żeby jak najdłużej pacjenci pozostawali w środowisku domowym, żeby nie byli hospitalizowani, ale tutaj słabym ogniwem jest to, że nie mamy wystarczająco dużo pracowników, którzy taką domową opiekę zapewnią i w ciągu kolejnych 5 lat my tylko będziemy potrzebować ponad 1 000 000 takich osób, a więc jest mnóstwo stanowisk pracy, które tacy ludzie mogliby wypełnić. A więc oczywiście to jest piękna wizja, ale każda wizja wymaga strategii, taktyki i później wdrożenia tego w taki sposób, żeby wykorzystać ten kryzys i zrobić z niego pewną okazję, możliwość. Dziękuję. I nasz ostatni panelista, Manfred Huber. Dziękuję. Jak widać, zgadzamy się wśród panelistów, bo nie jesteśmy politykami. Oczywiście ONZ istnieje po to, żeby w sytuacjach takich kryzysów pomóc. Oczywiście politycy z kolei nie chcą być zaskakiwani, nie chcą działać z dnia na dzień, a teraz muszą takie decyzje z dnia na dzień podejmować, ale sądzę, że są takie narzędzia, które można w tej sytuacji wykorzystać i w tym organizacje międzynarodowe, takie jak WHO, pomagają. My mamy do naszej dyspozycji także narzędzia pozwalające nam chronić osoby starsze w sytuacjach nagłych. Oczywiście przede wszystkim napływają tutaj osoby młode, ale widzimy też, że osoby starsze wśród nich się znajdują i najczęściej trafiają do jakiejś opieki nagłej. Na przykład sytuacja w Japonii. Większość ofiar tsunami to są osoby także starsze, które zmarły po samym tsunami, nie w jego trakcie. A więc my jako biuro regionalne w Kopenhadze staramy się patrzeć na szerszą perspektywę, całościowo na Europę, także Azję Środkową i takie wyzwania już się dawniej pojawiały. Były sytuacje
młodych krajów, w których duża część siły roboczej pracuje w krajach sąsiednich, pozostawiając rodziny w kraju pochodzenia, co też niszczy tradycyjną strukturę rodziny. Tutaj mówimy o takiej migracji zarobkowej. Wydaje mi się, że Europa jest kontynentem migracji. Być może powinniśmy być w związku z tym pełni nadziei, bo historia pokazuje, że udawało się tę migrację wykorzystać z powodzeniem. Mam nadzieję, że uda się ponownie. Bardzo dziękuję. Dziękuję szanownym panelistom. It's time to finish this session. Dziękuję państwu i dziękuję moim panelistom.